Mecz na bardzo fajnym poziomie, tylko za dużo błędów własnych, za dużo prostych błędów, które no nie dały nam rad, nie dały nam szansy na podciągnięcie troszkę, no bo dwa sety przegraliśmy na własne życzenie. Mieliśmy przewagę, już tylko wystarczyło dograć parę punktów, a ten trzeci, drugi set, co było na przepychanie takie na szczycie już na tym, no parę błędów naprawdę. W Mielcu wygraliśmy 3-1, ale to też był bardzo ciężki mecz, widać chłopaki trochę potrenowali. Nie mieliśmy ich tam jakoś rozpisanych, no i ciężko było. W trzecim secie tam bodajże złapaliśmy troszkę zadyszkę, ale potem już fajnie poszło, także jesteśmy zadowoleni z wyniku. Gonimy Rzeszów, chcemy ich dogonić, to się może przyczynić w dalszej fazie, ponieważ liczą się punkty, będą się liczyć punkty z Mielcem, jeżeli wejdą dalej. No i tak, to był ważny mecz i fajnie, że go wygraliśmy. Trener chce, żebyśmy grali my. On będzie wchodził w meczach cięższych, no jak będą jakieś tam większe problemy, dobrze radzimy sobie na razie bez trenera. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, chcieliśmy wygrać za 3 punkty, ponieważ Mielec liczy się w walce o awans do następnej rundy. No i chcieliśmy wywieźć u nas 3 punkty, żeby w następnej rundzie zachować 6 punktów przewagi. To był trzeci set, gdzie dwóch zawodników weszło dobrze w serwis. Trochę nas wystrzelało, weszliśmy w czwarty set zmotywowani i wygraliśmy. Chcemy ograć Rzeszów za 3 punkty i awansować do drugiej rundy.